Cześć, witajcie w nowym filmie. Czy słyszeliście kiedyś o powiedzeniu miłość jest ślepa? Widzisz, miłość przybiera wiele różnych form i nieważne jak bardzo ludzie się różnią. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam 10 niezwykłych par, które udowadniają, że miłość jest ślepa. Weźcie coś do jedzenia i picia i bawcie się dobrze oglądając ten film. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. W dzisiejszych czasach żyjemy coraz bardziej w cyfrowym świecie i dosłownie nie możemy żyć bez naszych smartfonów. Ale czy słyszeliście kiedyś o cyfrowej miłości? Poniższy 38-letni mężczyzna o imieniu Akihiko Konodo postanowił poślubić wirtualną postać. Akihiko pochodzi z Japonii i w 2018 roku postanowił ożenić się z wirtualną postacią o imieniu Hatsune Miku. Hatsune Miku została stworzona przez firmę Gatebox i jest przeznaczona dla osób, które chcą żyć z wirtualnymi postaciami i z nimi rozmawiać. Mężczyzna kupił Gateboxa, aby uzyskać wsparcie emocjonalne i nagle zakochał się w hologramie kobiety. Mężczyzna wydał na ślub prawie 20 tysięcy dolarów, ale niestety nikt z jego rodziny się nie pojawił. Jednak jego przyjaciele byli przy nim, a nawet otrzymał wsparcie od ludzi z internetu. Numer 9. Nick Vujicic to Australijczyk z Melbourne, popularny mówca motywacyjny, przedsiębiorca i trener. Od reszty z nas odróżnia go to, że nie ma rąk ani nóg. Bez wątpienia jego życie było pełne wyzwań, a on sam napotkał na ogromne przeszkody, ponieważ wyglądał inaczej niż inni ludzie. Lata temu myślał, że nigdy się nie ożeni, dopóki nie zobaczył Kanae Miyahary. Poznali się na jednym z koncertów Nicka w Teksasie, a gdy Nick zobaczył ją w tłumie, nie mógł oderwać od niej wzroku. Nick chciał ją poznać, więc podał kobiecie swoje dane kontaktowe. Kanae zaakceptowała Nicka takim, jakim jest i dlatego ta historia również ma szczęśliwe zakończenie, ponieważ oboje są szczęśliwym małżeństwem i mają razem czworo dzieci. Ta para jest zdecydowanie przykładem tego, co można nazwać prawdziwą miłością. Numer 8. Często słyszymy radę, że należy kochać siebie, ale wygląda na to, że Liu Ye potraktował to trochę zbyt poważnie, ponieważ w rzeczywistości ożenił sam siebie. Dokładniej mówiąc, ożenił się z naturalnej wielkości zdjęciem samego siebie. Miało to miejsce w 2007 roku i nie był to cichy i intymny ślub. W rzeczywistości zaprosił całą swoją wioskę, a ślub odbył się na głównym placu w Guangzhou w Chinach. Na pytanie, dlaczego Liu postanowił się ożenić, odpowiedział, że nie był zadowolony z rzeczywistości i że ślub pomógł mu odkryć siebie na nowo. Przyznał też, że choć wielu ludzi uważa jego zachowanie za zabawne, w głębi duszy jest bardzo tradycyjny i konserwatywny. I właśnie z tego powodu podczas ceremonii ślubnej z samym sobą przestrzegał wszystkich tradycji. Numer 7. Ta para to kolejny świetny przykład na to, że miłość jest ślepa. Philip Elling pochodzi z Australii i nie wygląda jak przeciętny mężczyzna. Ale dla Susan to nie był problem. Philip jest niepełnosprawny, przez co większość czasu spędza na wózku inwalidzkim, a Susan jest kobietą pochodzącą z Kenii, która zdecydowała się studiować w Australii. Poznali się i po 6 miesiącach zalotów Philip zdecydował się poprosić Susan o rękę. Philip powiedział, że bardzo się denerwował i bał tej chwili, ale Susan nie zawahała się ani przez chwilę. Powiedziała, że łączy ich silna więź i że sposób, w jaki się zachowywał, onieśmielał ją. Ta chwila przyciągnęła również uwagę opinii publicznej. Ludzie mówili, ta dwójka nie wytrzyma razem nawet 3 miesięcy. Ale się mylili, ponieważ od chwili, gdy Philip oświadczył się Susan, minęło już prawie 5 lat. Numer 6. Następna para po raz kolejny udowadnia, że dla niektórych ludzi nie ma znaczenia, jak wyglądasz. Sean zaakceptował Amelię, ponieważ bardzo mu na niej zależy. Kocha jej osobowość i ciało. Co więcej, dzięki Seanowi, Amelię nauczyła się kochać swoje krągłości, ponieważ uważała się za bardzo grubą. Wyjaśnia, że była gruba od 2. roku życia. Przez całe swoje życie nienawidziła swojego ciała. Ale to się zmieniło, gdy w jej życiu pojawił się Sean, szczupły chłopak. Poznali się w 2008 roku w internetowej grze wideo i Amelie była bardzo niepewna siebie, gdy rozmawiała z Seanem przez wideorozmowę. Minęło trochę czasu, zanim oboje zdali sobie sprawę, że są w sobie zakochani, ale jedna rzecz doprowadziła do drugiej i teraz są szczęśliwym małżeństwem. Numer 5. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że słyszeliście o Woodym Allenie, ponieważ jest on znanym reżyserem filmowym, znanym z filmów Manhattan i O północy w Paryżu. Woody poznał aktorkę Mie Farrow, która miała już 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa, w tym adoptowaną Son Yi, która była jeszcze nastolatką. Małżeństwo Woody'ego i Mie ostatecznie się rozpadło. Jednak 2 lata później Woody i Son Yi postanowili się pobrać.
Oboje trafili na pierwsze strony gazet, a Woody'ego skarżano o różne złe rzeczy. Dziś Woody ma 86 lat, a Sonny 51 lat, czyli różnica wieku wynosi 35 lat. Para ma dwie adoptowane córki i nadal są razem. Jak widać, w miłości nie ma żadnych reguł. Nieważne, jak bardzo różnią się od siebie ludzie, jeśli się kochają, nic ich nie powstrzyma. Numer 4. Kolejna para, a raczej trio, to historia kobiety, jej męża i kochanka, mieszkających w jednym domu. Mary i jej mąż Paul poznali się w bardzo młodym wieku i już po 2 latach randkowania urodziło im się pierwsze dziecko. Następnie para postanowiła się pobrać i wkrótce powitała na świecie drugie dziecko. Byli zwyczajną parą, ale kiedy ich związek stał się trudny, Mary poznała Petera w pracy i zaczęli romansować. Żonie trudno było trzymać to w tajemnicy i wyznała mężowi, że ma kochanka. Kiedy Mary odeszła od męża do swojego kochanka Petera, zaczęła tęsknić za domem i dziećmi, ale wiedziała też, że nie wyobraża sobie życia bez Petera. Złożyła mu więc niezwykłą propozycję, a mianowicie spróbowała zamieszkać razem. To niewiarygodne, ale obaj mężczyźni zaprzyjaźnili się i dziś żyją szczęśliwie razem z Mary. Numer 3. Sanele jest chłopcem z RPA i miał zaledwie 8 lat, gdy poślubił kobietę o imieniu Helen, która miała 61 lat. W niektórych częściach Afryki normą jest zawieranie małżeństw w młodym wieku ze względu na ubóstwo, kulturę i tradycje. Chłopiec twierdził, że jego przodkowie kazali mu poślubić 61-letnią Helen. Kobieta sama była już mężatką, ale w niektórych częściach Afryki tradycją jest, że trzeba słuchać przodków, gdy coś mówią. Na weselu była ponad 100 gości, a rodzina chłopca ofiarowała dużą sumę pieniędzy – $2000. Dla tych, którzy są zaniepokojeni, ta para jest małżeństwem tylko symbolicznym i nie ma między nimi żadnego związku. Sanele powiedział nawet, że kiedy będzie starszy, chce się ożenić z kimś w swoim wieku. Numer 2. Kolejna para ma niesamowitą różnicę wzrostu. Jolison Fernandez da Silva ma 2 m 30 cm wzrostu, co czyni go 3. najwyższym człowiekiem na świecie, a jego żona Eva Madeiros jest od niego o prawie metr niższa. Jolison zachorował na gigantyzm jako dziecko i w Brazylii jest znany jako łagodny olbrzym. Myślał, że nigdy nie znajdzie kobiety, która zaakceptuje jego gigantyczny wzrost, ponieważ za każdym razem, gdy kogoś spotykał, napotykał na trudności z powodu swojego wzrostu. Ale kiedy poznał nieśmiałą Brazylijkę Ewę, wszystko się zmieniło. Zanim zobaczyli się w realu, Ewę co roku składała mu życzenia urodzinowe za pośrednictwem Facebooka i oboje nadal się komunikowali. Ewę ma tylko 1,5 metra wzrostu, ale twierdzi, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Numer 1. To Vicky, Valerie, Alina i Joe. Vicky, Valerie i Alina to tak naprawdę rodzina. Vicky i Valerie są bliźniaczkami, a Alina jest ich kuzynką. Ich związek rozpoczął się, gdy Joe zaczął spotykać się z Aliną i Vicky w tym samym czasie. Nieco później trio wzięło ślub we wspólnej ceremonii, a 10 lat później Valerie, siostra bliźniaczka Vicky, postanowiła zostać 3. żoną Joe. Obecnie czwórka ma 24 dzieci. Ta rodzina ma ogromny dom i możemy sobie tylko wyobrazić, ile wydają na artykuły spożywcze, ubrania i wiele innych rzeczy. Każda z kobiet ma też swoją sypialnię i żadna z nich nie mówi, że są o siebie zazdrosne. Czy znacie jakąś inną niezwykłą parę i czym jest dla Was miłość? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.